Vitek to firma inżynierska obecna na rynku od blisko 25 lat. Zajmujemy się kompleksową automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych oraz systemów testowych dla wielu branż przemysłowych. Współpracę z BNTR nawiązaliśmy w 2015 roku i od tego czasu zrealizowaliśmy już kilka projektów automatycznych stanowisk montażowych. Mimo ogromnego postępu technologicznego, nadal widzimy, że w fabrykach produkujących elektronikę elementy przewlekane są wciąż montowane ręcznie. Powodem są różne sposoby pakowania, różny kąt obsadzania, niestandardowa szerokość czy konieczność formowania wyprowadzeń elementów, co uniemożliwia realizację tego procesu standardowymi maszynami dostępnymi na rynku. Wiemy, że automatyzacja tego procesu poprawi wydajność i jakość produkcji dzięki eliminacji czynności dotychczas wykonywanych ręcznie. Przy opracowaniu takiej maszyny zależało nam, aby zastosowana technologia umożliwiła łatwą integrację z innymi podzespołami, np. systemami wizyjnymi oraz umożliwiła zastosowanie sztucznej inteligencji. System BNTR jest rozbudowany, elastyczny i przyjazny dla użytkownika. Dlatego zdecydowaliśmy się na jego zastosowanie również w tym projekcie. Ważna dla nas była łatwa integracja systemu BNTR z robotami ABB oraz wsparcie techniczne na każdym etapie implementacji. Zrealizowanymi przez nas maszynami do montażu elementów przewlekanych steruje komputer przemysłowy firmy BNTR ze zintegrowanym panelem. Komputer ten wykorzystuje technologię Hypervisor, która umożliwia uruchomienie jednocześnie dwóch systemów operacyjnych, czasu rzeczywistego i ogólnego przeznaczenia na jednym urządzeniu. Praca tych dwóch systemów pozwoliła nam łatwiej przygotować maszynę do współpracy z systemami ERP i MES oraz dostosować ją do wymagań przemysłu 4.0. Przy wizualizacji panelu operatorskiego wykorzystaliśmy technologię HMI MapView, która umożliwia nam wyświetlenie interfejsu graficznego w przeglądarce internetowej. Dzięki czemu nasi operatorzy mają podgląd maszyny z różnych miejsc i mogą wykonać serwis zdalnie. Elastyczny system wejść-wyjść X20 pozwolił nam zbudować w szafie sterowniczej pakiet I/O dostosowany do naszych wymagań. System rozszerzyliśmy dodatkowo o szczelne moduły X67 umieszczone poza szafą sterowniczą, blisko czujników i elementów wykonawczych maszyny. Wykorzystaliśmy również zintegrowany system bezpieczeństwa BNTR, dzięki czemu nie musieliśmy budować odrębnej sieci komunikacji między sterownikiem głównym a systemem bezpieczeństwa. Całość pozwoliła nam uzyskać unikatową funkcjonalność dynamicznego podłączania podajników i narzędzi bez konieczności wyłączania całej maszyny oraz znacząco ograniczyła ilość okablowania. Wyniki pracy nad naszą stacją do automatycznego montażu elementów przewlekanych utwierdziły nas w przekonaniu, że sprzęt BNTR był dobrym wyborem. System jest otwarty i łatwy w rozbudowie. Bez problemu też zintegrował się z robotami ABB. Dużą wartością dodaną podczas naszej współpracy była gotowość BNTR do reagowania na zmiany w trakcie trwania projektu. Do tego mogliśmy liczyć na wsparcie techniczne przy ich wdrażaniu oraz na szkolenia dla naszych inżynierów. Z chwilą wejścia BNTR do grupy ABB otworzyły się dla nas nowe możliwości szerszej współpracy. Między innymi łatwiejsze stało się projektowanie oprogramowania, jak i sama integracja sprzętowa dzięki kompatybilności sterowników BNR z robotami ABB. Dzięki partnerstwu z BNTR zyskaliśmy możliwość szybszego tworzenia nowych projektów oraz zrobiliśmy kolejny krok w stronę finalizacji opracowywania rozwiązania modularnego. W efekcie Vitek stworzył maszynę, która potrafi pobierać elementy z różnego rodzaju opakowań, formować je, obkładać pod różnymi kątami i to niezależnie od rozstawu nóżek, a wszystko to bez konieczności przezbrajania maszyny, korzystając wyłącznie z możliwości software'u.